Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i witam was w 20 odcinku z naszego survivala. Tak, jak widzicie, nasza farma trzciny i bambusa tutaj ładnie działa. Mamy już całkiem sporo bambusa, więc pewnie niedługo będziemy mogli już zamienić bambus z powrotem na trzcinę. Chociaż chyba to nie jest konieczne, fajnie to wygląda tutaj. Ale pomiędzy odcinkami zrobiłem streama z survivala i na tym streamie ogarnęliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze, ogarnęliśmy dużo silanternów. Tutaj jest tylko jeden, ale pokażę wam zaraz, gdzie jest reszta. Dlatego, że reszta jest w Netherze, bo zaczęliśmy budować nasz tunel w Netherze, więc przenieśmy się tam szybko. I jak widzicie, miejsce, w którym się pojawiamy, jest troszeczkę inne. Ten portal jest zbudowany dokładnie nad tym, który był na dole i tutaj mamy wyjście nasze. Mam elytrę, więc zaraz wam pokażę, gdzie było wcześniej. I tu jest masa shulker boxów, ale was pewnie interesuje to, czyli ten tunel. Na razie zrobiliśmy go tyle, to jest coś około 100 kratek, no tam powiedzmy chyba 97 czy coś takiego. Więc to jest już 100 kratek zrobione i w tym odcinku będziemy robili ten tunel do końca, do naszego strongholda, czyli musimy zrobić chyba do... chyba coś koło jeszcze 200 kratek, czyli dwa razy tyle, co jest tutaj. I on będzie w pewnym momencie odbijał w bok, to tutaj niedługo, i będzie szedł w tamtą stronę. No, więc taki jest plan. I troszeczkę zmieniłem jego design. Jak widzicie, zdobyliśmy silanternów dużo po to, żeby właśnie wypełnić je w tym designie. Design był ogólnie taki, a dodałem jeszcze tutaj pomiędzy taką jakby przedziałkę z lampą. Wydaje mi się, że to wygląda naprawdę fajnie, a jak się jedziesz łódką szybko, to wygląda jeszcze fajniej. Więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda z perspektywy łódki. Gdzieś tutaj miałem łódkę, chwila. Chyba fioletowym. Tak jest. Więc, stawiam sobie łódkę. O! I mega speed! Tylko te pigmony, trzeba się ich pozbyć później. I tutaj właśnie też na streamie wleciałem w ścianę, au. To trzeba naprawić. O, teraz będzie dobrze. Więc tak, więc to jest zrobione na razie. Będziemy dzisiaj dokończali ten tunel i z tego będzie chyba jakiś fajny timelapse, ale to za chwilę. Teraz wam pokażę, gdzie jesteśmy jakby relatywnie do pozycji naszego ostatniego portalu, więc tutaj mamy takie bardzo niewygodne zejście, a jeszcze bardziej niewygodne wejście. I jak widzicie, tutaj są te wszystkie koble, które stawialiśmy i wejście do naszego starego portalu jest tutaj. Tutaj było to miejsce, gdzie był nasz stary portal. O, tu były te wszystkie różne tabliczki i tu był ten nasz portal. A teraz zmieniliśmy i robimy ogólnie ten tunel, który będzie tam odbijał w prawo. Jak widzicie, mamy przejście do Strongholda, więc właśnie to zrobimy, żeby mieć łatwy dostęp do naszej ekspiarki Endermanów i dostawać tam dosłownie w sekundy. I teraz najśmieszniejszym fragmentem jest to, kiedy muszę wrócić tutaj, ponieważ muszę wlecieć tu. A! Okej, udało się, nie zginęliśmy. Jest dobrze, nadal tylko jedna śmierć. Właśnie, wiele z was prosi mnie o to, żebym dodał licznik śmierci, ale ja na razie miałem tylko jedną śmierć. To była ona w wyrzutni elytry, kiedy po prostu drzwi się nie otworzyły, bo coś skopałem w mechanizmie. Więc wydaje mi się, że na razie nie ma potrzeby dodawania licznika śmierci. Jak będzie kolejna, to na pewno o tym będziecie wiedzieli. No i tak, zrobiliśmy także dwie witherowe głowy dwie czaszki czarnych szkieletów. O, udało mi się. No, więc zdobyliśmy, możemy zdobyć w tym odcinku trzecią, to chyba nie powinno zabrać zbyt dużo czasu i będziemy mogli także zawalczyć z Witherem po to, żeby dać kolejny beacon do naszej pieczary. No, ale na razie skupimy się na tym tunelu. Więc połowa tunelu jest zrobiona, ciągnie się od tamtąd aż tutaj. I tutaj mamy to miejsce, gdzie będzie łódka zatrzymywana, ponieważ gdy pędzimy łódką po lodzie, zaraz wam pokażę, o co chodzi, to gdy wejdziemy na to, to nas zatrzyma na moment i będziemy bardzo wolno jechać, więc będziemy mieli na przykład czas na to, żeby zdecydować, czy chcemy jechać w tym kierunku, czy nadal prosto. Tak, zastanawiam się też, w którą stronę położyć te guziki. To jest taka bardzo, bardzo mała rzecz, ale wydaje mi się, że lepiej jest położyć je w tą, ponieważ tak jakby pokazują kierunek jazdy, tak wzdłuż, nie mam pojęcia. I oczywiście jakby mogła się moja budowla obyć bez jakiegoś błędu. A błąd jest tutaj taki, że nie policzyłem dokładnie tego i tutaj skończyłem na tej kratce. I teraz ta kolumna chyba powinna być tutaj, więc albo muszę ten cały tunel przesunąć o jedną kratkę w prawo, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Bo tutaj będziemy mieli po prostu ścianę tą, nie? Będą te schodki znowu. Nie wiem, możemy zrobić coś takiego. Chcę popróbować różne rzeczy, bo niekoniecznie chce mi się przesuwać cały ten tunel znowu. Więc chcę zobaczyć, czy różne rzeczy działają. Na przykład gdybyśmy zrobili tak.
Nie. Chyba jednak będę musiał przesunąć ten tunel. W każdym razie, tam na końcu musimy zrobić jakiś mały pokój, w którym będziemy mieli portal do naszego endu. A znaczy portal do portalu, do endu. Jak to brzmi w ogóle? A tutaj jest kolejna kwestia też taka, że nie zaprojektowałem jeszcze tego, jak ma właśnie wyglądać rozwidlenie dróg. Będę to musiał coś wymyślić, bo tutaj oczywiście nie będzie odstępu 4, tak jak mamy tutaj zwykle, tylko będzie więcej. Więc zobaczymy, co my tutaj wymyślimy. Może po prostu dam przedłużenie tego, nie będzie tutaj nic wyjątkowego. Na pewno wiem, że chcę tą zieloną linię pociągnąć na suficie w bok. Wtedy będzie po prostu jasno widać na suficie, że uwaga, jest skręt, więc zastanów się, czy chcesz skręcić, czy nie. Więc to wydaje mi się, że będzie dość praktyczne. Bo kiedy będę miał już tych tuneli dużo porobionych w nederze, kiedyś za długi, długi czas, to pewnie będzie łatwo mi się zgubić. W ogóle fajne w tym tunelu jest też to, że można latać na L3. Tutaj patrzcie, jak się podskoczy i dobrze zrobi timing, to można polecieć. Uii. A i w ogóle, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego to zrobiliśmy na suficie, raczej tuż pod sufitem netheru, a nie gdzieś tam, po prostu tam, gdzie to planowaliśmy zrobić na początku, czyli powiedzmy mniej więcej po środku wysokości netheru. Zrobiliśmy to w suficie dlatego, że tutaj jest o wiele, wiele mniej jaskiń i jakby otwartych przestrzeni, gdzie możemy wpaść do lawy i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby ktoś chciał, to bardzo polecam właśnie w suficie robić swoje tunele netherowe. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie ma tutaj kwarcu, więc kopiąc te wielkie tunele nie zdobędziecie prawdopodobnie żadnego kwarcu, ale to można spokojnie nadrobić, bo i tak w netherze jest go masa. Odkryłem też pewien problem, w sensie problem, to jest niewielka rzecz raczej. Kiedy jesteśmy w łódce i z niej wysiądziemy w tym tunelu, to dostajemy damage, jakby wysiadamy w suficie. I z tego co słyszałem, oni w następnej wersji Minecrafta 1.15 mają sprawić, żeby będzie się zawsze wysiadało obok łódki, więc to nie powinno się nam zdarzać w wersji 1.15. No ale to i tak będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, a poza tym myślę, że to nie jest tak wielki problem. Okej, więc tak to chyba będzie wyglądało. Tutaj jednak są trzy kratki długości, ale szczerze powiedziawszy, jak się patrzy na to z tej strony... Przepraszam, mógłbyś się przesunąć? Mógłbyś? Dobra, nie zobaczymy z tej strony. W każdym razie chodzi mi o to, że jak się jedzie, to po prostu nawet nie widać tej różnicy, że to są trzy kratki, a nie cztery, więc spoczko. No i tutaj będziemy, jak sobie będziemy ślicznie jechali, to nas zahamuje. Zrobimy jednak 7 kratek, a nie... Tym razem ten ziomek nas zahamował, ale normalnie nas zahamuje, jak widzicie, i będziemy mogli sobie na przykład wybrać, że chcemy tutaj skręcić w tą stronę. Jak się jedzie prosto z dużą szybkością, prawda, pigmeny, i nikt nas nie blokuje, to wtedy łatwo jest przejechać sobie po prostu dalej, bezproblemowo. Chyba teraz wam tego nie pokażę, bo one tutaj się spawnują. No ale przez to, że tutaj położyliśmy wszędzie guziki, a tutaj są glasspane'y, to się już nie będą spawniły, no ale akurat... Te dwa się zrespiły tu i tu chyba, więc... O, niestety mi tutaj weszły. Stop! Zanim ten 10-sekundowy timelapse, to mamy problem. Wszedł mi do łódki i... Jak ja mam teraz odzyskać tę łódkę? Musiałbym uderzyć łódkę, ale wtedy uderzy prawdopodobnie jego, więc mam plan. Chyba jest to działa tak, że jeżeli zabije się pigmana na hita, to on w ogóle nie zdąży nic zrobić, w sensie nie zdąży wezwać innych do walki. Więc mam tutaj miecz ze smite'em. Spróbujmy zrobić krytykalny cios. Ty? Chcesz walczyć? Nie, ja tutaj nic nie mam w ręce. Okej, nie chcesz walczyć. Okej, dobra, pasuje mi to. Czyli zadziałało. Okej, dobra. Tak, jakby ktoś nie wiedział, jak sobie z tym radzić, no to właśnie tak. Dobra, więc tunel został ukończony i teraz zróbmy sobie przejażdżkę, więc... Okej, te łódki trochę się bagują, ale dobra, jedziemy prosto i teraz widzimy zakręt na horyzoncie, jakąś kompletną ścianę, więc możemy obrócić się w bok i jedziemy w bok. Nie jest to zbyt takie wygodne, czasami się nie trafi, ale to na razie chyba zrobi swoją robotę. Chodzi po prostu o to, żebyśmy przemieszczali się tutaj o wiele, wiele szybciej niż do tej pory, przy okazji w estetycznym otoczeniu. No i tak jak mówiłem, ten projekt tunelu jest właśnie taki przyjemny, jasny, jasne kolory, wszystko jasne, żeby jakby zmienić ten stereotyp, że nether jest groźny, to my właśnie robimy te jasne, zielone, przyjemne kolory dla oka i tak dalej. Dobra, i teraz zostały nam dwie kwestie jeszcze. Jest kwestia tego pokoju, czyli tego, jak chcemy zrobić ten portal do Strongholda. On będzie chyba sobie stał tutaj. Będzie taki 3x3. I co do reszty, nie jestem pewien. Nie wiem, jak chcę zrobić to otoczenie tutaj. Myślę, że po prostu może nie będziemy się bawili i pociągniemy już tą zieloną linię do końca. A tutaj zrobimy jakąś ścianę, nie wiem, też może ze schodków albo coś. Zobaczę, co wykombinujemy. Więc przejście do portalu zaprojektowałem tak. Nie jest to jakieś mega wymyślne. Po
prostu za tym mamy trochę Stone'a, głowę smoka, która gada jak zwykle. Nie mam pojęcia, dlaczego to dodali, to jest takie dziwne. No ale dobra, jest nasza głowa, są endrody jakieś probione, tak z góry i z dołu, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj mamy blokady, żeby nasza łódka się rozbiła. Nie, spokojnie, nie rozbijają się. No i ten portal, mam nadzieję, że zabierze nas do naszego portalu do endu, błagam. Błagam. Tak, udało się, dobra. Jest nasz portal do endu, więc ja tam wchodzić teraz nie będę. I jak wrócimy, to powinni nas oczywiście zabrać do tego samego. Sprawdźmy, czy to się uda. Uuu, no tak, nie usunąłem tego. No i właśnie to jest ten problem. Okej, no to tam na górze jest ten portal, w suficie. A ten muszę ze sobą zabrać. Jakby ktoś nie wiedział, to jest stary portal. To tak dla jasności. No i tak jak powiedziałem, została jeszcze druga kwestia. I to jest chyba najważniejsza kwestia, czyli tego pomieszczenia, które tutaj będzie. Nie wiem, jak duże chcę, żeby ono było. Ten portal jest raz, dwa, trzy, cztery kratki stąd, pięć powiedzmy. No i musimy to jakoś zrobić tak, żeby mieć cztery portale z różnych stron, które będą nas prowadziły do tego samego miejsca w moim świecie, bo tak bym chciał, że będziemy jakby mieli cztery portale dookoła i one wszystkie będą prowadziły do jednego portalu w mojej piwnicy, więc taki jest plan. Więc to nie może być zbyt duże, to nie może być duże pomieszczenie. I na pewno chcę, żeby ono było symetryczne. Miałem taki pomysł, żeby tutaj dać trochę trawy, żeby jednak troszeczkę zieleni tutaj wprowadzić, jakieś kwiatki czy coś. No bo w końcu Nether to przyjemne miejsce, nie? Więc taki był plan i chyba coś takiego pójdę. Zobaczymy, jak to zrobię. Muszę troszeczkę pokombinować z różnymi rozwiązaniami. Jak coś wykombinuję fajnego, to wam to pokażę. Odwiedziłem moją kopalnię i wykopałem masę obsydianu. Ponad dwa staki chyba po to, żeby zrobić te wszystkie portale. Jeszcze mi zostało, więc to jest dobrze, bo będę pewnie jeszcze w przyszłości używał tutaj. No, ale tak by się to prezentowało. Więc sprawdziłem wszystkie te portale. One wszystkie zabrają mnie dokładnie do mojej piwnicy. Nawet jeżeli pójdziemy do najdalszego miejsca, które tylko się da, to on i tak zabiera nas do naszego kochanego domku. Tylko nie wiem, czemu jestem w ścianie. Teleportuje mnie w ścianę. To jest ciekawe. Jak widzicie, zrobiłem już całkiem sporo roboty w tym miejscu, ale jest jeszcze o wiele, wiele więcej do zrobienia, bo zaraz wam pokażę, jakie mam tutaj plany. Mniej więcej taka była moja wizja. Z takim designem postanowiłem, że pójdę. Tutaj na środku zrobimy sobie pole z trawy i niestety pigmeny, przez to, że to jest Nether, i gasty mogą się rozpić na bardzo dużym poziomie światła, dlatego ta lampa musi stać aż tutaj, żeby te bloki były minimalnie wystarczająco doświetlone. Na tym już mógłby się rozpić, ale jako, że tu jest półpłytka, to się nie zrespi. Więc jeżeli używamy grass bloków, a chcę tutaj użyć grass bloków, żeby zrobić te kwiatki, to niestety musimy bardzo, bardzo dobrze oświetlić te wszystkie miejsca, więc ciężko będzie poszerzyć to nawet. Więc myślę, że tylko w tym miejscu zrobię trawę. Chciałem ją jeszcze zrobić po bokach, ale chyba odpuszczę ten pomysł, bo potrzebujemy jeszcze sposobu, żeby jakoś tutaj wlatywać do reszty Netheru, do tego prawdziwego Netheru, a nie tego naszego ślicznego huba, który tutaj mamy. Więc postanowiłem, że na wszystkich narożnikach zrobię takie schody w dół, które będą wchodziły do jeszcze większego pomieszczenia na dole i będzie po środku wielka dziura, przez którą będzie można zlecieć na dół. No a przy okazji gdzieś po boku będą pewnie korytarze do tego, żeby, prawda, wejść normalnie do Netheru, gdybym jakimś cudem nie miał elytry, chociaż to by było dziwne, bo mam ich sporo. No w każdym razie będziemy mieli tutaj wielkie pomieszczenie, na którego środku będzie dziura właśnie, tak jak powiedziałem. I wydaje mi się, że zacząłem już tutaj kopać, ale pomyślałem sobie, że w sumie z tego akurat mogę zrobić timelapse, bo to pomieszczenie tak trochę projektowałem, trochę tutaj próbowałem różnych rzeczy, nie? Patrzyłem, jak to wszystko zrobić, ale w sumie kopalniczego timelapse możemy zrobić, więc tak właśnie zrobimy. O, tutaj w ogóle nie dociągnąłem tej linii. Bo jak widzicie, tutaj wszędzie ze wszystkich stron dociągnąłem tą linię, tak mi jakoś się każe z tym, że tutaj prowadzi taka droga niby, nie? I akurat wchodzi do portalu i już dalej nie idzie, nie? Bo portal się teleportuje, nie mam pojęcia. Taki miałem pomysł na ten hub. I wydaje mi się, że wyszedł całkiem fajnie, przynajmniej ta część, a musimy teraz jeszcze zrobić tą dolną część, więc jedziemy. O, jest! Udało się! A,
Haha, widzieliście to? Patrzcie, dostałem głowę z pierwszych dwóch. LOL. A więc, ten pokój nie jest absolutnie skończony. Nie ma ścian, nie ma sufitu. I w ogóle chciałbym chyba, żeby to też było w kształcie okręgu, więc tą ścianę pewnie będę musiał przesunąć jeszcze tam bardziej, żeby to było takie wielkie pomieszczenie. Tą dziurę też być może powiększę, żeby było łatwiej tym wlatywać. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. O, od dołu wygląda tak niespektakularnie, coś będziemy mogli jeszcze z tym zrobić. Au, no ale mniej więcej o to chodzi tutaj, żeby właśnie było dużo miejsca, żebym potłukł się tylko trochę, a nie bardzo, kiedy wylatuję. Zmniejszyłem też portale, dlatego że ten obsydian było widać tutaj, gdy się wchodziło i to nie wyglądało zbyt ładnie, więc przesunąłem je i teraz są takie 3x3, będą akurat odpowiadały wielkości tuneli, tak jak tutaj, więc wydaje mi się, że to jest spoko. I tak. No, więc myślę, że na razie tyle to by było tego projektu w tym odcinku, bo to już mi zabrało naprawdę masę czasu. To będę musiał coś z tym zrobić. Ten sufit będę musiał rozwalić. Przy okazji zabrakło mi też silanternów, więc może po nie pójdziemy na jakimś streamie, może to zrobię poza kamerą, zobaczymy. Okej, okay, więc teraz, jako że mamy trzy głowy czarnych szkieletów, jak widzieliście mi drobnęła jedna idealnie po prostu z dwóch szkieletów, to się nie zdarza. Więc sobie zawalczymy z Witherem i postanowiłem, że zawalczymy z nim znowu w mojej jaskini. Bo w sumie, szczerze powiedziawszy, jak się już raz pokonał Withera tak uczciwie, to po co te kolejne pokonywać tak, wiecie, znowu z nimi walcząc. Lepiej jest chyba po prostu go gdzieś w ścianie, gdzieś go do ściany włożyć i po prostu z nim powalczyć. O, tylko tutaj dużo wykopałem. Gdzie my to powinniśmy zrobić? Przygarnąłem sobie jakiś tunel, tam jest nasza jaskinia wielka i wydaje mi się, wow, jest burza akurat, to też może być ciekawe. Szkieletowe konie, te sprawy, dobra, ale na razie rozwalmy to miejsce. Okej, okay. Właściwie to ja się w ogóle nie przygotowałem, nawet nie wziąłem swojej zbroi. To może być problem, ale spokojnie, mam ją tutaj, nie martwcie się. Dobra, cyk, cyk, och, jakie to jest wspaniałe, jak się ma shulker boxy po prostu i wszystko w środku, w enderchestie. Nie trzeba nigdzie latać, dobra. Dajemy z tym ziomkiem. Lecimy. Najpierw trzeba go z łuku, bo on wybucha. Ja wiem, ja już jestem doświadczonym graczem. Nie, bardzo. Z widrami nie umiem walczyć, ale przez to, że mam mega OP zbroję i mega OP wszystko, to to jest mega łatwe. O, odbijałem się strzał od niego. Niedobrze. Oho. Trzeba będzie naprawić trochę światła w tej jaskini, coś czuję. I okej, okay, teraz. Tak, jeszcze w odgłosach burzy. W ogóle. Dobra, nie mam żadnych efektów, ale wydaje mi się, że go pokonamy. Jestem pewny po dwóch ostatnich razach. O, może nie? Dobra, mamy go. Teraz tylko, żeby nie zginąć. Połowa życia. O, powinno być dobrze. O, odkrył nam trochę lapisu. W ogóle nam dużo rzeczy odkrył. Czy to jest jaskinia? Nie, to jest bug, prawda? Nie, to jest jaskinia. Uuu, to najsik. Withery się przydają pod ziemią. Dobra, nie zginę, jest dobrze. Okej, okay, więc pokonaliśmy Withera i zaraz polecimy zrobić sobie kolejnego beacona do naszej pieczary. Burza nadal trwa i w ogóle zauważyłem, że ten creeper w nocy jest całkiem nieoświetlony. Nie wiem, czy chcę go tak zostawić. To by było dziwne, gdyby potwór był oświetlony, nie? W końcu potwory rozpią się w ciemności. Ale jako taki element budowlany, to nie wiem, czy to jest spoko. Wow, ile mobów. Łocie, panie. Przez to, że mam wszystkie jaskinie pooświetlane na dole, to tutaj po prostu jest tyle mobów. To jest dobre, kiedy chcę polować na creepery, ale ogólnie to trochę niebezpieczne. Dobrze, że mam tutaj tyle pooświetlane. O, patrzcie, jest akurat zombie. Oj, w ogóle tutaj mam villagera, którego nie wyleczyłem. O, co robić, co robić, co robić? Dobra, ciebie spuszczamy. Idź na dół. A tu jest, o tak, zombie villager. Nie, zostaw. Nie, dobry typ. Ja chcę villagera. Odejdź. Otworzyć to. Jak to otworzyć? Jasnej, ciasnej. Cyk, cyk. O. Otwórz się, tak? Nie, nie mogę, nie mogę. Oj, nawet podniósł coś, nie odrespi się. Idealnie, dobra. Chodź do środka mój. O kurczę, ile tu jest mobów. Odejście, ja chcę mojego zombie, villagera. Oj, ten włożył jego czapkę, haha. Dobra, chodź tu. Tak, chodź tu, zapraszam. No, 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 no. Dobra, wspaniale. Teraz szybko jabłuszko. Trzymaj. I do widzenia. O, jeszcze mam te dziabongi. Haha, witajcie. Ogólnie wyszedłem na ten deszcz, na tą burzę, dlatego że w burze mogą się fajne rzeczy stać czasami. Jak creeper dostanie piorunem, no to mamy zcharżowanego creepera i możemy dostać głowy innych mobów. A jak świnka dostanie, to mamy pigmena, co by też było zabawne. Chociaż pigmenów to my akurat mamy w domu dużo, co chwila mi przelatują z portalu. Ale jeszcze jest takie zjawisko, że jeżeli walnie piorun w ziemię, to czasami może się zrespić tak zwana szkieletowa pułapka. I wtedy są szkieletowe konie. I to by było fajne, gdybyśmy mieli jakieś koło domu. Tam daleko na łące mi się zrespiło kiedyś. I nadal tych koni nie wziąłem. O, witam pana.
Słuchaj, ja pamiętam, nie wiem, w jakich zapachach ty gustujesz, ale ogólnie tam u tego miejsca creepera to chyba nieładnie pachnie. Nie żeby coś, nie, ale ja szanuję twój gust, okej? Okay? Nie zrozummy się źle, ja bym tam nie siedział tak długo. Można zemdleć. Dobra, słuchajcie, mam kolejnego beacona, więc lecimy go ustawić. I nawet nie wiem, jaki efekt chcę w tym momencie. Naprawdę nie wiem. Problem jest taki, że mam coraz mniej żelaza, bo już praktycznie do jaskini nie chodzę, a tutaj potrzeba coraz więcej tego żelaza na te beacony. I wydaje mi się, że powinniśmy ogarnąć jakąś farmę żelaza. Tym bardziej, że mamy już jakby miejsce, żeby odnawiać villagerów, więc farma żelaza tak naprawdę nie jest taka trudna dla nas teraz do zrobienia. Ja nadal jej nie zrobiłem, a ona by była mega przydatna i moglibyśmy w końcu też zacząć robić na przykład więcej krat i trapdoorów żelaznych w naszych budowlach, co też może być fajnym elementem designu przy niektórych rzeczach. Zwłaszcza przy jakichś nowocześniejszych budowlach w nowoczesnym stylu. Dobra, słuchajcie, teraz ja położę te wszystkie bloki. Nawet nie wiem, ile tutaj potrzeba, bo jakby ja nie buduję nowej piramidy, tylko ją rozszerzam tą, która jest. Więc jestem ciekawy naprawdę, ile będzie potrzeba. Mamy już prawie cały jeden promień. Więc jeszcze jeden wither i będziemy już mieli po prostu jedno zrobione. Ile to było? 24 bloki chyba. Okej, okay, no to mamy na jeszcze jeden. No i wystarczy nam powiedzmy idealnie na to, żeby dokończyć tą piramidę, a później musimy na pewno ogarnąć w końcu farmę żelaza. To powiedzcie mi teraz, jaki ja tu efekt powinienem wybrać? W sumie to nie wiem, wiecie co? Może zrobimy tak. W tym, którym mamy ustalone to, zrobimy sobie Resistance 2. Czy ja to mogę? O nie, muszę też zapłacić. Dobra, to tutaj sobie zrobimy Resistance 2. Nie będzie regeneracji w takim razie. I teraz regeneracja mi się kończy, ale wezmę tutaj regenerację i wezmę Speeda 1, bo Speeda zbyt dużo nie chcę mieć. Tym bardziej, że i tak mam ustawione Quake Pro w opcjach, więc to ze Speedem będzie wyglądało tragicznie, myślę. Więc maksymalnie Speeda w sobie jednego wezmę i przy okazji wezmę sobie regenerację. Tak zrobimy. Okej, okay, załatwione, więc teraz idziemy zrobić ostatni, najmniejszy projekt w dzisiejszym odcinku. I tym projektem jest zrobienie tutaj farmy kokobinsów, bo jest to, z tego co wiem, jedyne źródło brązowego barwnika w Minecrafcie. I niestety te farmy ciężko robić automatycznie, więc zrobię taką farmę, żeby po prostu nam się bardzo łatwo sadziło te kokobinsy i później będziemy po prostu, jak wszystkie urosną, będziemy mogli sobie nacisnąć guziczek, pip, i wszystkie zlecą na dół. Taki jest plan działania tutaj. I tą farmę kaktusów, przez to, że mam aż 3 boksy tutaj, tyle zielonego barwnika nie potrzebuję. Jak to robiłem, to jakoś tak chciałem po prostu zrobić coś na dużą skalę, a nie pomyślałem. Więc ten moduł tutaj wywalimy prawdopodobnie, zostaną tylko te dwa, a tutaj zrobimy sobie farmę kwiatków, czyli będziemy używali bone meala na trawę i to będzie nam dawało różne kwiatki i dodatkowo trawę, czyli nasiona. No ale to sobie zrobimy w przyszłości, w tym odcinku zrobimy tylko tą farmę kokobinsów jeszcze. Więc tak to będzie wyglądało na zewnątrz i szczerze powiedziawszy, to jest taki nudny design strasznie, nie? Tutaj to widać, co się dzieje, jakieś kaktusy tutaj wystają, woda leci w dziwnych kierunkach, tutaj glowstone nad płotkami, a to jest tak po prostu tak ściana z drewna dżunglowego, woda, hopery, koniec, nuda. Więc może coś pomyślę jeszcze, jak to tutaj zrobić w przyszłości. Tutaj jeszcze dodam trochę glass pane'ów, żeby można było podejść do barierki i wszędzie ładnie zasadzić, po prostu trzymając prawy przycisk wszystkie kokobinsy. No i później pokażę wam z tyłu, mechanizm jeszcze nie jest zrobiony, ale już zrobiłem tłoki. Oczywiście te hopery idą do skrzynki, która na to wszystko będzie ładnie zbierała. I tutaj mamy tłoki, które będą bardzo szybko się przesuwały w jedną i w drugą stronę, kiedy klikniemy jakiś guzik. I po prostu wtedy wszystkie jakby kokobince będą niszczone, no i jakby te, które urosły, to nam oczywiście zwrócą więcej niż dostaliśmy. Więc potrzebujemy jeszcze guzika, który to będzie wszystko robił. No, myślę, że dam go na tej ścianie albo na tej, bo nadal nie wiem, co będę chciał zrobić tutaj. Ten mechanizm, który tutaj robię, nie zmieściłby mi się tutaj, ponieważ jest ten mechanizm. Więc tutaj będziemy musieli wcisnąć coś małego. Ale szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to będzie. Zobaczymy. Pomyślimy nad tym. Może po prostu zrobimy to jakąś taką tablicę, która będzie pokazywała wszystkie kolory barwników. Na przykład będziemy mieli tutaj wszystkie kolory wełny albo coś takiego. Nie mam pojęcia. Tak jakby oznaczenie jakie, że to są farmy barwnikowe. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co tutaj damy. W każdym razie, teraz muszę trochę popracować nad tym mechanizmem, ale nie powinien on być zbyt trudny, bo to jest tak naprawdę mega łatwe. Po prostu guzik i musimy tłoki wysyłać w jedną i w drugą stronę. Tyle. Mechanizm powinien już chyba działać, ale zobaczcie to, jaka tu się imba w ogóle zaczyna dziać. Tego ziomka uleczyłem i zapomniałem go wziąć do łódki, bo go tam spuściłem szybko, żeby następnego włożyć. Tutaj mamy Endermana, który w ogóle mi dirta zabrał i postawił go tu. Ja go musiałem zbierać. Ten pokochał stone cuttera naszego. No, no super, fajnie, fajnie, Stefan. Ale z tobą musimy coś zrobić, wiesz? Dobra, na razie sobie chodź, nie? On nie powinien stąd uciec, bo on lubi to, nie? Więc on tutaj zostanie. Mam nadzieję tylko, że nie zniszczy mi tych zbiorów. Mam nadzieję, że nie. A ten Edward też gdzieś chodzi cały czas. Edward, co ty mi chcesz tu zabierać? Edward.
Ach, Edward, już nie ma burzy, możesz iść na górę, słyszysz? Już nie grzmi. Dobra, przecież jak działa mechanizm, jest bardzo, bardzo prosty. Stawiamy tutaj jakieś kokobinsy, klikamy to, to je niszczy, przesuwa się w jedną i w drugą stronę i to wszystko wpada nam do hopperów. I oczywiście możemy to wyjąć ze skrzynki. Tyle. Mega prosty mechanizm. Mam 12. Już myślałem, że nie mam żadnych. I by była taka wtopa, że zrobiłem farmę dla kokobinsy. Nie mając kokobinsów, to by była lipa. O, on jest mieszkańcem naszej wioski. Nie, gdzie ty idziesz? Panie, gdzie do mechanizmu? Wrócisz tam, prawda? To jest twoja stacja pracy. Musisz tu zostać. Tylko mi teraz plonów nie zepsuj. Panie mój. No, wracaj, ja myślę. O tak, wracaj. Dobrze. Grzeczny. A więc, farma kokobinsów została ukończona i działa ona tak, że po prostu tutaj sobie idziemy ładnie koło barierki naszej, żeby nie wpaść do środka. No i mamy nasze kokobinsy, one jak sobie urosną za jakiś czas, możemy przyjść i kliknąć guziczek. Zrobiłem go z drewna dżunglowego, dlatego że pomyślałem, że będzie pasowało do tego stylu, a tak naprawdę to akurat miałem drewno i nie chciało mi się wyciągać innego rodzaju. No więc mamy guziczek dżunglowy i możemy po prostu sobie ładnie wszystko ściąć, kiedy już nam urośnie, ale na razie tego nie robię. W ogóle wiecie co? Patrząc na tego villagera, tak sobie myślę, że skoro on ma tutaj stację, którą kocha, to jest jego praca i on nie chce stąd odchodzić, to może gdzieś w tej pieczarze zrobilibyśmy na przykład wielkie miejsce, po prostu wielką jakąś halę, albo wielkie pomieszczenie, albo po prostu nawet jakąś podziemną wioskę, gdzie oni mogliby pracować. Albo możemy przerobić tamtą wioskę na to, żeby tam była taka gigantyczna wioska, gdzie wszyscy mają pracę. Nie wiem, jest dużo fajnych rzeczy, które moglibyśmy z tym zrobić. Ale on na razie tutaj zostaje. Z ciebie jeszcze będzie farmer, coś mi się zdaje, wiesz? Z ciebie jeszcze będzie farmer. No, a tutaj mamy 3 promienie beaconowe i to już jakoś wygląda. Jeszcze jednego brakuje i będzie gites. No i później jeszcze drugie tam. Drugie tyle, a to już łatwizna, nie? O matko, dobra, ale w każdym razie, w tym odcinku to by było na tyle, więc bardzo wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Dzięki za to, że obejrzeliście całość. Widzę się z wami w następnym odcinku i hejeczka, pa pa!